Witam. Ponieważ ciężko jest odpowiadać na każdy komentarz ręcznie, postanowiłem nagrać film, w którym odpowiem na główne pytania, które są zadawane mi pod filmami. Na początek to, które najbardziej mnie irytuje, czyli pytanie o amerykańską flagę. Jako wystrój mojego schronu postanowiłem użyć flagi NATO oraz flagi amerykańskiej. Jakby na to nie patrzeć, jest to największy sojusznik albo najpotężniejszy sojusznik Polski. Ale to nie jest żadna polityczna deklaracja. Uważam, że ta flaga na pewno jest dużo lepsza niż jakby była to flaga sowiecka, albo rosyjska, albo niemiecka. Generalnie nie wstydzę się polskiej flagi. Polska flaga jest u mnie przed domem na zewnątrz. I powiewa przez okrągły rok, dokładnie od listopada 2018 roku, kiedy powstał maszt, w stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości po zaborach. Betonowa ściana nie jest zbyt przyjemnym widokiem i takie dodatki mają po prostu ocieplić wnętrze, tak samo jak ta siatka maskująca, która jest pod sufitem, a zresztą u mnie w bunkrze jest orzeł biały Wojska Polskiego oraz generał Kutrzeba. To jest jedyny dowódca Polski, który podjął jakąkolwiek zaczepną walkę z niemieckim najeźdźcą w 1939 roku i bardzo się czuję związany też z jego postacią. Kolejne pytanie lub też uwaga dotyczyła ilości miejsc do spania. Bardzo długo zwlekałem z rozbudową łóżka, ponieważ nie było ku temu ani przesłanek zewnętrznych, ani tak naprawdę naszych potrzeb. Dopiero od niedawna powstała potrzeba utworzenia dwóch miejsc do spania i w ten oto sposób spokojnie cztery osoby mogą przebywać tam i wzajemnie czuwać i wymieniać się na łóżkach. Nie była to jakaś wielka inwestycja, ponieważ już wcześniej, jak budowałem tą dolną część łóżka, to przygotowałem miejsce na tą górną, więc parę belek, płyta OSB, nowy materac i mamy porządne miejsce do spania w ilości dwóch. Inne pytania, jakie padają, to jeszcze pytanie o wyposażenie. Szczególnie negatywne komentarze na temat starych masek przeciwgazowych. Tak, to prawda, to są stare maski przeciwgazowe i właściwie z tego, co dowiadywałem się w odpowiednich środowiskach, to praktycznie wydaje się, że są nieużyteczne. Jednakże z innych rozmów myślę, że ta sprawa nie jest taka jednoznaczna, ponieważ słyszałem opowieści o takich osób, które służyły w wojsku, które miały ćwiczenia z gazem łzawiącym, że używali masek przeterminowanych i generalnie one działały. Mimo wszystko po zamontowaniu tej nowej wentylacji właściwie one są niepotrzebne tam na dole, więc pewnie i tak wędrują na zewnątrz z bunkra. Hełmy mają swój urok i tak naprawdę to też są trzymane ze względu na to. Natomiast jakieś pakiety medyczne to też są przeterminowane rzeczy, więc myślę, że te działy się nie nadają. Co inna sprawa wygląda z tym, co kupuję teraz, jeżeli chodzi o wyposażenie medyczne. Tutaj będzie oczywiście odpowiedni odcinek, o którym opowiem dokładnie co mam i dlaczego to kupiłem. Tak jak mówiłem już w jednym z poprzednich filmów, głównie chodzi o to, żeby rany umieć zeszyć i zaopatrzyć. I oczywiście dużą część rzeczy trzymam tam stale pod ziemią, czyli dla rozrywki, dla nagłego braku prądu, baterie, jakoś krótkofalówki, multitule, świece, a żywność nie. Żywność trzymam w domu, jest jej sporo i w razie konieczności po prostu zostanie zabrane pudło z żywnością i zniesione. Dzięki temu cały czas mam pewność, że ono jest świeże i nieprzeterminowane. Było też kilka komentarzy na temat wody atakującej obiekt i tego, że działka w tym miejscu jest dosyć nisko położona. Tak się składa, że tutaj dużym problemem jest betonowy płot, bo on jest właściwie nieprzepuszczalny dla wody. Dlatego zastosowanie takich rur drenażowych, które włożyłem pod płot i odprowadzają wodę poza płot, poza działkę, rozwiązało jeden problem, czyli woda już nie zalega. Po drugie ta pompa, która wymieniona jest na nową pompę, też spełnia doskonale swoje zadanie i nie ma już teraz żadnej zalania, nie ma takiego problemu. Nawet jeżeli woda się zbiera na powierzchni i płynie prosto do rury odprowadzającej, to ta pompa cały czas bez przerwy chodzi, tam wodę wyrzuca i już od tego momentu nie ma w ogóle żadnego problemu, żeby doszło do jakiegoś przejścia wilgoci do środka, przelania przez wody do środka, więc zalanie nie zdarza się po prostu i tyle. Kolejne pytania i komentarze dotyczyły włazu. Od początku był z nim problem, był nieszczelny, był poniżej kostki. Później się okazało, że i tak woda wpływa się do środka, mimo tego, że jest uniesiony ponad właz, więc nawet został uszczelniony pianką montażową, silikonem. Założone są gumki uszczelniające, a na koniec po założeniu nowego systemu wentylacji okazało się, że naprawdę nieszczelny jest zamek.
I tutaj automatycznie mogę właściwie przejść do systemu wentylacji. Zalecano mi zmianę systemu wentylacji, zwiększenia przelotu powietrza przez szopę po to, żeby to powietrze było odświeżane i właściwie skorzystałem z tych rad. Praktycznie powietrze, które dostawało się do bunkra, było nieoczyszczone przez to, że nie było odpowiednich filtrów. Dodatkowo było biernie zasysane z szopy do bunkra i tylko taki mały wentylatorek, który chodził w szopie, wyrzucał powietrze na zewnątrz, co miało zapewnić napływ świeżego powietrza. Było pytanie o jego nazwę i czy działa. Więc mam dwa wentylatory takiej samej firmy. Jeden jest w szopie, drugi jest w bunkrze. Oba cały czas chodzą bez przerwy. Działają doskonale, nie popsuły się. Wentylator, który zasysa powietrze z zewnątrz do szopy, to jest stary wentylator, który na początku służył do wentylacji tam na dole w bunkrze. No i ma swoje lata, ale też chodzi bezbłędnie. Dospel. Najwidoczniej dobra firma. Więc podsumowując, mam teraz dwa wentylatory w szopie. Jeden wentylator w bunkrze, który powietrze zasysa ze środka na zewnątrz, plus wentylator, który jest zamontowany na rurze tłoczącej powietrze do bunkra i on jest podłączony do filtra węglowego. I dzięki temu właściwie cały czas panuje nadciśnienie w bunkrze powietrza i dopiero teraz widać, jaka jest nieszczelność włazów, bo powietrze jest wyrzucane przez zamek na zewnątrz. Czuć to, bo już tak się stoi, widać podmuch powietrza takiego, który czuć ręką podmuch powietrza, który jest wyrzucany przez zamek. I myślę, że właśnie ten wentylator wreszcie pozwoli na bezpieczne przebywanie pod ziemią, bo powietrze jest oczyszczane przez filtr węglowy. No i dodatkowo powietrze, które jest w bunkrze, jest wreszcie suche, niewilgotne, bo te ziarenka silka, to one nadają się niestety tylko do kontroli wilgoci w skrzyniach, w pudełkach, na pewno nie w takim dużym pomieszczeniu. Było też parę komentarzy na temat mojego agregatu, no i dostępu do prądu. No to jest bardzo dobry wynalazek. Potrzebny. Bardzo potrzebny. Szczególnie tam, gdzie zrywania prądu są częste. No, problem pewnie jest taki, że działa tylko 8 do 10 godzin bez przerwy, więc trzeba jakoś to paliwo tam uzupełniać. A jeżeli paliwo trzeba uzupełnić, to znaczy trzeba wyjść na zewnątrz. No więc tu ten problem jest w trakcie rozwiązywania. I myślę, że za jakiś czas będę mógł przedstawić odpowiedni film na ten temat, jak bezpiecznie wyjść na zewnątrz po to, żeby uzupełnić paliwo. Natomiast komentarze dotyczące wybuchu bomby atomowej myślę, że nie mają żadnego sensu, bo po wybuchu bomby atomowej już właściwie chyba nie będzie nic tutaj na tym świecie. Zdarzył się też taki komentarz, zupełnie niefajny, na temat toalety, korzystania z toalety. Tu zainteresowanych odsyłam do kanału pana Adolfa Kutlińskiego. Jego syn przedstawia bardzo dobry film na temat, jakie są możliwości korzystania z toalety w krytycznych sytuacji. Ten film powstał w 2022 roku, a ja swoją toaletę kupiłem 2 lata wcześniej, tak więc ja polecam właśnie to rozwiązanie. On też uznał, że to rozwiązanie jest najlepsze. Po prostu jest to bardzo wydajna toaleta, bardzo bezpieczna dzięki płynom dezynfekcyjnym, które są dołączone w pakiecie i one są też bardzo wydajne. Wystarczy bardzo mała ilość płynu po to, żeby uzyskać zdolność do niszczenia bakterii zawartych w odchodach ludzkich. A kwestia intymności, no w takim małym pomieszczeniu kwestię intymności można rozwiązać za pomocą koca, tak naprawdę. Wielu młodych ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że jakieś 40-50 lat temu, czyli w latach 70. całe rodziny mieszkały wieloosobowe, w mieszkaniach, które były wielkości jednego pokoju. To był jeden pokój. Tam była równocześnie kuchnia, łazienka. Ludzie myli się w miskach, korzystali z toalet. A nie to, źle mówię, nie z toalet, z wiader. I te wiadra rano były wynoszone z odchodami na zewnątrz. Był też taki komentarz na temat tego, że to jest tak naprawdę piwniczka do przetrzymywania alkoholu. Skomentuję to w taki sposób. Alkoholu, jako łapówki, nigdy nie jest za mało. Szczególnie biorąc pod uwagę historię mojego pradziadka, który wyratował się z rąk siepacza z SS Galicja za pomocą wielkiej butli spirytusu. I być może dzięki temu przeżył wojnę. No i może na sam koniec, dosyć ważna kwestia, częste pytania, kwestia finansowa. I właściwie brak możliwości udzielenia odpowiedzi, ponieważ no, po pierwsze ceny inne niż parę lat temu, po drugie nie jest to jednokrotny zakup, tylko z roku na rok kolejne zakupy, poprawki, montaże, nowe zakupy, nowe poprawki, nowe montaże. Powiem tak, w roku 2022 na to, co zrobiłem, wydałem około 2000 zł. Czy wydałem dużo, czy mało,
trudno mi oceniać. Szczególnie z tego powodu, że ma to jakiś cel. Ja jestem zadowolony z efektu swoich wydatków, więc uważam, że to nie były pieniądze wyrzucone w błoto. Tym bardziej, że początki były naprawdę bardzo trudne i wszystko wyglądało jak jedna kupa błota. A tak na początku mogło się wydawać. I mam nadzieję, że też mogę odpowiedzieć na komentarz, czy nadal nagrywam kalkulatorem. Tak, nadal nagrywam kalkulatorem. Tu chciałem się z Wami pożegnać i życzyć Wam miłego oglądania i do następnego filmu. Cześć!